Cześć, siemano, z tej strony Jarek i witam was, kochani, w serii Rolnik z Podlasia, Podlasie 2023. Oczywiście świnia się przywitała też. Dzisiaj, słuchajcie, deszczowa orka po oborniku na łące, co żeśmy ostatnio wozili. Także co, zasiadamy sobie do 60. 3P oczywiście, no. Dobra, sobie jeszcze tylko kamerę ustawię, słuchajcie. I polecimy sobie z oreczką, dobra. Także co, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, kochani, na kanale. I lecimy sobie z tematem. Także dziś orka deszczowa. Może sobie tak, słuchajcie, zaczniemy. Dobra. Pierwszy raz na nawigacji pojadę z racji tego, że po prostu chcę wolno równoważyć, nie? Słuchajcie, coś mi tutaj jeszcze nie pasuje. Zaraz. Tutaj musimy zero dać. I tu zero damy. Teraz powinno iść lepiej, dobra. Trójka, czyli ten pomacik, o, widzicie? Także no, nie spieszymy się sobie, słuchajcie, i lecimy. Mogę sobie grę w sumie zgłośnić. Także wyorujemy sobie to, słuchajcie, no tutaj sobie jeszcze poustawiamy wszystko, sterowania rotacyjne na mocne i lecimy z tematem orki. Także w poprzednim odcinku żeśmy, słuchajcie, sobie to wszystko wytrząsali tutaj, ten obornik od świń. A teraz sobie pędziemy orę. No to 60 jest słaba, no nie powiem. Także pod górkę może być problem. A że mokro, to i ciężko, słuchajcie, no. No ale nic, myślę, że poradzimy jakoś. Także no, zapraszam oczywiście do oglądania. Teraz stawię się wygodnie i lecimy, słuchajcie, z tematem, jakim jest orka. Myślę, że to będzie krótki odcinek, nie będę, słuchajcie, pokazywał tego, jak tu dokładnie orze, no nie, bo nie ma sensu. Także założymy to, słuchajcie, i tutaj prawdopodobnie będzie leci zboże o zimę, nie? Także już tutaj będę miał jakiś procent nawożenia. Także burzowa pogoda, słuchajcie, orka deszczowa, no. Ale myślę, że damy radę.
Tak myślę, że 8 nawet, nie? Bo tak szybko to się w realu nie orze. Także dziś kolejna seria, słuchajcie, wlatuje na kanał. Jakim jest Sochka po obowniku. Mam nadzieję, że się oczywiście spodoba. Także no. I powoli, słuchajcie, będziemy dążyć do tego, żeby ten sezon jednak gdzieś raczej już, no, tak powiem, tej farmingu zakończyć. Także tutaj już prace takie, wiecie, typowo zimowe będą. Także no, Ursus 3-pack, słuchajcie, no, jak widzicie, daje radę, kurde, tylko że nie daje rady pod górę, no, ale to już trudno. Jak to mówię, lepszej 60, no, nie znajdziemy, słuchajcie, tutaj. Bardzo dziękuję za taką dużą liczbę wyświetleń pod ostatnim filmem, słuchajcie, jeśli chodzi o wykopki ziemniaków. A widać, się wam akcja spodobała, także spoko. No ciężko to idzie, słuchajcie, ciężko, bo jest mokro. Tak jak widzicie, pogoda nie rozpieszcza. No cóż, taki mamy farming, słuchajcie, no niestety. Ale już niedługo wgram ten moc, słuchajcie, na zwiększanie mocy, także już takiego problemu nie będzie. No bo 60, żeby kurde nie pociągnęła pług, no to wiecie, no. Dużo maszyn ma tu problem na serii, także no trzeba, słuchajcie, tym się zająć. Nawet to szybko pójdzie, słuchajcie, bo zobaczcie, trzeci chyba raz że on odjechał i już mamy sporo zrobione. Możemy sobie światełka nawet zapalić, bo w sumie chmurno jest. Czekajcie, my tu mamy gdzieś IC? Gdzie to się otwiera? Panie Jacku. Drzwi mogę otworzyć, a tego nie mogę? Dziwne, słuchajcie, to jest dziwne. No szkoda. No trudno, dobra. Nie będę, że tak powiem, przedłużał odcinka na tym, bo nie na tym rzecz polega, słuchajcie, żebym sobie szybę otworzył. Tylko na tym, żeby tutaj, że tak powiem, zacząć orać. Także no, prawie 10 minuta odcinka, myślę, że spoko, czas. Na szczęście dziś nie nagrywam w nocy, słuchajcie, udało mi się ogarnąć ze wszystkim i, że tak powiem, nagrywam we wtorek, kurde, przed samym live'em praktycznie. Także no. Także no, kurde, coś mi w gardło, słuchajcie, drapie. 60 z górki, jak widzicie, daje radę, więc będziemy sobie orać. Jakie tematy, słuchajcie, może czy mam do poruszenia, czy coś? Wiecie co, tematów nie mam. Nie zadajecie mi pytań, kurde, w
tak powiem, w komentarzach, chociaż bardzo prosiłem, że w poprzednim odcinku, że jak macie jakieś tematy, to możecie śmiało pytać się a propos serii czy czegoś, no także tematów nie mam zbytnie do pogadania. Jedynie co wam mogę powiedzieć, to to, że no tutaj kurczę, w następnym odcinku prawdopodobnie będzie uprawa i siew, tak. Chcę zrobić tutaj może dłuższy odcinek, jakiś 40-minutowy i po prostu zrobić uprawę i siewy, nie? Także no, tutaj taki jest plan. A brzmi kurde niesamowicie, powiem wam. Trawa trochę podrosła nam co prawda, no ale to nam nie szkodzi. No ta automatyczna skrzynia, nie powiem, kurde, troszkę, wiecie, no. Psuje to wszystko, nie? No to dopóki przerzuci, no ale... Na manualu nie umiem grać, niestety. Trzeba będzie, słuchajcie, przestawić chyba na manual. Bo ja już bym normalnie dwójkę wrócił, nie? Zależy, jakim ciągnikiem na tym, na manualu, nie? Bo na przykład 60 nie umiem jeszcze zbytnio się posługiwać, no ale zobaczymy. Dobra, gdzie to było? Tutaj. To chyba shift. Tutaj mi się przerzuca plusem. Właśnie nie wiem. Widzicie, od razu automat przerzucił na tego. No kurde, także mówię, no. Trzeba będzie, słuchajcie, ogarnąć tą skrzynię. To 60 tylko wyje bardziej. Nawet spoko to idzie, słuchajcie, z górki. No pod górę wiadomo, mamy problem, ale to nic, no, na to nie poradzę już. Jeszcze tamta łąka obok jest do zaorania, może na live'iku zobaczymy któregoś dnia. Ogarniemy ten temat. Bo na live'ie, słuchajcie, też jest roboty, także no nie ma tak, że nigdy nie ma roboty, słuchajcie, no wiadomo. Większość prac chcę zrobić też na odcinek taki fajny, żeby wiecie, no. Nie tylko live, no nie, bo live live'em, ale odcineczek też trzeba nagrać. Także no... Dobra, stop. No ta łąka jest duża, bo jeszcze tamta, słuchajcie. Nie, tamtej nie nawoziłem obornikiem, także tamto zostaje chyba raczej. No, te dwie łąki trzeba, słuchajcie, wyorać. Dobra, ojej, aż przykuł. Przypierdoliłem, słuchajcie. Także no, 60, słuchajcie, ożyje, bo mówię, ten mod w gram w końcu modulowanie mocy to już będzie inaczej. No i mam mod na ten, na te różne realistyczne brudzenie się i nie tylko, to wiecie, to też jednak trochę daje, bo te koła mają ciężkość, ślizgają się po części.
ciężka łapka deszczowa, można tak nazwać ten odcinek, słuchajcie, mam śmiało, myślę. A odcinka będzie jakieś 25 minut, myślę, że starczy, nie będę, słuchajcie, nagrywał dużo, bo nie ma to najmniejszego sensu. Także będziemy sobie błagać. Kugi stare, słuchajcie, no grudziąskie. W najbliższym sezonie myślę coś, słuchajcie, zmienić. A propos pługów, bo nie ukrywam, że no jednak to nie ma sensu. Coś trzeba, słuchajcie, będzie jeszcze powciągnąć wszystkie maszyny na zimę. Także porządek też musi być. Jedynie co mam mało, to ropy, słuchajcie. Ropy to mam mało. Kredytu jeszcze nie spłaciłem, jak widzicie, no ale już niedługo się spłaci, także luks. Także nie martwcie się, słuchajcie, pieniążki skąd tak najbardziej znikną. No i w sumie ta łąka to też tak ciężko tą prawę wyrywać, nie? Także tutaj pod górę to jest zrozumiałe, że ten ciągnik ma, nie powiem, że no ciężko, ciężko, słuchajcie. Dobra, i jadę sobie teraz. Także nie jest tak źle za oczko, słuchajcie, nie ma co tam narzekać, kurczę, zobaczcie jaki kawałek się zaorał już, a mamy 15-16 minut gdzieś odcinka około, także luksus jest. Więc te około 30 minut odcinka myślę, że sobie polecimy. Zobaczymy jak to będzie. Patrzcie jakie koła uwalane w obornikku, no to jest właśnie ten mod, który bardzo lubię, nie? O, teraz może dwójko pójdzie. Dawaj, 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 dawaj. O, widzicie? Kurwa, dwójko idzie. Na trójkę zmienia. O, trzeba z rozpędu, słuchajcie, brać, nie? Ten ponad załączę. Trzeba po prostu z rozpędu brać maszynę. Ła, idzie pod górę, widziałeś? No jest, o, ja 17 minut się tłuczę z tym, no trudno. O, piątkę. Kurde, ma lekko, no. Ona ma problem widocznie z przełączaniem się później biegów, nie? No wiecie, ta skrzynia też nie jest dopracowana w 60, nie?
Tak jak powinno być, bo te wszystkie 60, to nie oszukujmy się, ulepy są. Także no kurde, grałem na Sielsona 60, słuchajcie, nie polecam to bierać, bo to jest gówno jakich mało. Kurde, gorszego gówna, słuchajcie, nie widziałem. Także nie polecam jego modów, bo to jest jeden wielki badziew. Może sam niedługo się zacznę robić z modami. A słuchajcie, jeszcze bym zapomniał, powiedziałbym, jest plan, słuchajcie, na to, żeby zrobić mapkę z Reala, także kurczę, jeżeli ten pomysł wypali, to wydam, słuchajcie, mapę z kolegą z Reala, ale to musicie, że tak powiem, warunkiem jest, żeby kurde zdobyć co najmniej 2000 subów. Także jeżeli ktoś tam nie subskrybuje kanału, to bym bardzo prosił, bo plan jest na robienie tej mapy, także myślę, że warto, warto. Więc myślę, że spoko. Spoko ogólnie opcja by była, nie? Kurde, taką mapę z Reala, wiecie, no małe gospodarstwo, kurde, no to też ma swój urok. Pamiętacie może kiedyś, kurde, Bolek zrobił typową polską wieś, nie? Taką, no, tylko że większą trochę bym planował, nie? Nie to, że, wiecie, taka typowa polska, a typowa, nie? I teraz tak, cyk. Puścić. I znowu trzeba, słuchajcie, klawiszem puszczać i wtedy to jakby przerzuca, nie? O, widzicie? Dobra. Sprostowałem, także wiemy, o co chodzi. Bo nie ukrywam, że to kurde denerwujące jest trochę, nie? Wyświetlenie chyba załączyłem, z tego co wiem. Tak, załączyłem, dobra. Słyszałem, że oświetlenia, słuchajcie, nie włączyłem, nie? Kurde, także deszczowa pogoda, marudna pogoda, no cóż, jesień, że tak powiem, kurde, pogoda jest makotna, nie? Zaraz się cimno będzie robić. Dwudziesta druga minuta odcinka, słuchajcie, także luks, bardzo mnie to cieszy. Także jeszcze jakieś, kurde, 9 minut, słuchajcie, coś. Niecałe może nawet, kurde, i będzie luksus, że tak powiem, odcineczek. Mam nadzieję, że się oczywiście spodoba, nie? Orki też dawno było na kanale, tak szczerze powiem. Także no, orki też, słuchajcie, mało było na kanale. Kiedy to miał ostatnio, żeśmy orali? Kurde, ostatni raz to tylko jak, że morał tym sprzętem wypożyczonym na Osinie.
No i chyba wcześniej jeszcze tam MTZ-em na gospodarstwie po ojcu, nie? A tak, to kurde, no jakoś nie przypominam sobie, żebym dużo pługiem działał. Dobra, cykny, puch. I jadujmy sobie pod górę elegancko. No ta 60 głośno, nic nie powiem, kurde. Trzy pek potrafi, kurde. Drzeć ryja. Pewnie znając życie, kurde, przestanę orać, słuchajcie, i deszcz przestanie padać. A teraz to jak na złość. Pewnie zajrzycie, tak słuchajcie, będzie, kurde. No widzę, że już chmura tutaj się pojawia, a deszcz zaraz przestanie, kurde, padać. Ojej, kurde. Brakowało mi tego frimingu, słuchajcie, kurde. Właśnie tych błyskawic, bo nie ma jeszcze, jak było kiedyś, pamiętam, w farmingu 15. Kurde, i tych grzmotów, nie? W sumie jakoś manualem teraz idzie. Co za licho. Majster zrobi, to musi być dobrze. I odcinek chyba nazwę, słuchajcie, oporowa deszczowa orka, obornika na łące, wyorywanie łąki, czy coś takiego, nie? Coś takiego trzeba będzie nazwać, słuchajcie. Także luks, kurde, się wyrobiłem w czasie. Bardzo mnie to oczywiście, kurde, cieszy. Także no, luks robota. Ojej, kurde, pierun. Pierdyknie to człowieku. Panie, co pan robisz? Kurde, mało. Dobra, jedziemy tam. Uja i gazdo, uja. Jak to się mówi, nie? Kurde. Tato powiedział. Panie, co pan robisz, panie? Nie można. Dlaczego? Panie, kurwa, widzisz, pan, jak idzie. Także no, tutaj tych orki trochę będzie, kurde, no wiadomo. W realu, jakby nie mówiąc, też jest, kurde, opór, nie? Ja pamiętam, jak u siebie ogródek na warzywo wyrotywaliśmy, no to tam, kurde, 60, no to tam trójkami, skibami, to też, kurde, było ciężko, nie? Także to nie jest tak, że wiecie, kurde, to jest jednak tak zwany łuch. Pamiętam sam, że musiałem w pizdę dawać, że tak powiem, na 60, nie? I trójki, te dwójki pługi, przepraszam, bo kurde, wtedy jedna chyba skiba była coś tam odkręcona, nie wiem, co tam było w tych polskich pługach już, nie? Także no kurde, tutaj jeśli chodzi o wyorywanie łąki, to jednak ten opór jest, nie powiem, więc te kilka kurde kilometrów mniej, jeśli chodzi o właśnie wyorywanie łąki, jest dla mnie jak najbardziej, słuchajcie, zrozumiałe, nie? Dobra, i jademy sobie dalej. Fajna taka deszczowa orka, taka bardziej urealistyczniona, nie? Dla mnie ten na przykład się podoba. Kurde. Także widzicie, codziennie odcinki wlatują. Mam nadzieję, że się oczywiście cieszycie. Ale ta trzypak to drzewy ja.
Kurde, tak żmoty i ten szypek to mi nie daje nic powiedzieć, słuchajcie, kurde. Panie! No i czego? Spory kawałek żeśmy zaorali. Także uważam, że robota jest bardzo dobra. Jakby na to nie patrzeć. Cały w obowniku ciągnie kuba brali, słuchajcie, kurde. Trzeba będzie myć, bo kurde, żeby nie porzewiały maski, kurde, nowy lakier, wszystko położyli tutaj fachowcy, 60 nowa, kurde, po remoncie. Kurde, stop. Dobra, i teraz. Dobra, poszło. 20 minuta, 29 minuta, także ja się z wami będę słuchać pomału żegnał. 30 minut odcinka, myślę, że jest, kurde, aż nadto, nie? Pół godziny, także resztę oczywiście się dokończy w innym terminie. Więc kurde, no mam nadzieję, że będzie spoko. Bo jeszcze live czeka, więc nie, kurde. Człowiek też musi jeździć w realu tutaj w domu, różne rzeczy ogarniać, załatwiać, także no sami wiecie, o co chodzi. Dobra, to dojadymy do końca, słuchajcie, i się pożegnam. No, także luks robota jest. Także co, ja się z wami, słuchajcie, żegnam w tym odcinku. Jeszcze raz zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i suba. Także co, siemaneczko, do następnego, strzałeczka. Cześć!